Jesteśmy znowu w miejscowości Przechód, droga gminna, dokładnie. Jak widać za moimi plecami, cały czas trwają prace budowlane. Kończymy zaczętą drogę. Dokładamy asfalt tak, żeby tutaj w tej miejscowości mieszkańcy, którzy tutaj mieszkają, mieli swobodny dostęp i dojazd, bo troszeczkę dalej tego nie widać. Było takie zaniżenie na tej drodze w momencie, kiedy były duże opady. Tam po prostu było totalne błoto. Też się cieszę, że udało się pozyskać środki. Tutaj akurat te środki zostały pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych na tą inwestycję i dzięki temu możemy wykonać, skończyć tą drogę, po prostu połączyć ostatnie mieszkanie tutaj w Przechodzie. Będzie asfalt, więc jako wójt też się bardzo cieszę, że w takich miejscach udaje się wybudować porządną drogę, bo tutaj ta droga jest inwestycja prawie 900 tysięcy. Porządna droga, porządny asfalt i myślę, że tu mieszkańcy Przechodu po tym, jak połączyliśmy i drogę powiatową z remontem i tutaj tą drogę gminną, powinni być zadowoleni. Droga prawie kilometr długości również. Kiedy początek prac już widzimy, rozpoczęły się, kiedy zakończenie? Zakończenie do końca października już wykonawca powinien zrobić tutaj porządek, wylać asfalt i będziemy mieli okazję spotkać się na otwarciu tego odcinka drogi. Ja zawsze wychodzę z założenia, że z dobrych rzeczy trzeba się cieszyć i trzeba się nimi chwalić. Tak jak zajęciem pierwszego miejsca w konkursie Wieniec Tradycyjny na Dożynkach Wojewódzkich, gdzie z tego, co się zdążyłem zorientować, jest to pierwszy raz w historii gminy, że sołectwo z naszej gminy pięknym wieńcem, piękną pracą zajęło pierwsze miejsce.